Trochę Filip, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. No i teraz pytanie jest, czy to prawda, że po stosowaniu sterydów kurczą się jaja i mały? Jak to mówi? Mówi Spejson. Tego to nie wiem. Od białka się kurczą. Kurwa, ale siara. Kiedyś na siłowni robiłem nogi pod maksymalnym obciążeniem. Jak nie widziałem, ziomek dołożył mi parę kilo. To wystarczyło, żem się zesrał. No to nieźle. Na cyklu jestem. A kto przy telefonie jest? Spejson! Dobra, rozłączam się, bo mam robotę. O kurwa, sorry! Nara! Proszę bardzo. Sekretaria, proszę, słucham. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. No i teraz pytanie jest, czy to prawda, że po stosowaniu sterydów kurczą się jaja i mały? O, ale o co panu chodzi teraz? Szybko nawijaj, bo mam 40 sekund na następnej serii. 5 sekund opóźnienia i cały trening idzie się jebać psu w przysłowiową dupę. I będę musiał zaczynać od nowa. Dodzwonił się pan do poważnej firmy i robi sobie pan jakieś jaja. Ale że co? No, proszę mi powiedzieć, w jakiej sprawie pan dzwoni. Chce pan uzyskać informacje na temat odżywek, to łączę pana z działem. Dobra, dobra. Weź się zajaraj, czy co? Halo? 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 Dzień dobry. Dzień dobry. No i teraz pytanie jest, czy to prawda, że po stosowaniu sterydów kurczą się jaja i mały? Nie wiem, proszę pana. Zależy od organizmu. Dobra, dobra. Dziękuję. Proszę bardzo. Nara. Active Body, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, halo. Lecimy z tematem. No i teraz pytanie jest, czy to prawda, że po stosowaniu sterydów kurczą się jaja i mały? Prawda. Dziękuję. Dziękuję. Nara. Nara. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyjdź za mnie. Zabiorę cię do burdelu. Zabiorę cię z tego burdelu na Pragę. Nie będziesz musiała pracować. Zamieszkamy u mojej matki, ale już nigdy nie będziesz musiała pracować. No. Serio mówisz? Zabierz do chłopaki do wzięcia. Halo? Tak? To musisz zadzwonić chłopaki do wzięcia, tam jest dużo chętnych. Co to? Tam jest program chłopaki do wzięcia i tam potem dużo dziewczyn mają. O nie, nic z tego. Halo? Halo? Tak? Bez lipy. Zryja, to ty jesteś najładniejsza na grochowskim rejonie. Chyba się w tobie zakochałem. Ale nudzisz się, nie? Co? Nudzisz się? I tak, i nie. To zależy. Halo? No? Pokaż cycki! Przecież widzisz, na ogłoszeniu. Ale że co? No cycki widzisz na ogłoszeniu. Dobra, lecimy z tematem. 150 za godzinę, akurat tyle starsza miała w portfelu. 160. No dobra. Mam nadzieję, że jest tego warta. No. A ja robię tylko masaż. O nie, no. Nic z tego. O kurwa, sorry! Nic się nie dzieje. Kocham cię. Kocham cię. Halo? 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 Pytanie jest... Zaciągnąłem świnie do kabiny, nie? Wszystko szło jak po maśle. Zamknęliśmy się, lecimy w ślinę, łapię za cycki, potem schodzę niżej, później chciałem złapać za dziurę i okazało się, że to nie żadna brzydka laska, tylko normalnie chłop i to w dodatku z kutasem. Chwilę stałem jak zryty, myślę,
skądś znam tą japę, aż tu mnie nagle ośniło. To był ten transwestyta z telewizji, ten tralalala, czy jak mu tam? Czy ja jestem pedałem? Nie wiem, gdzie jesteś pedałem. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Czy ci mam do majtek zaglądać? Nie wiem, może i tak. Może i tak, no może i tak. A bo ty sobie popatrz do majtek i sam się zwyczaj, czy jesteś pedałem, czy nie. Dobra, dobra. No, dobra, wypadko, bra. Nara. Halo? Halo? Szukam pani od 18 do 19. Wyjazdy, sexy strój, szpilki, no i do tego klapsy. Aha, i jeszcze oral bez zabezpieczenia, bo ja gumy nie noszę, bo to są fiuta kalosze. No i co jeszcze? Pokaż cycki! Spierdalaj! Tak, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyjdź za mnie. Zabiorę cię do burdelu. Zabiorę cię z tego burdelu na Pragę. Nie będziesz musiała pracować. Zamieszkamy u mojej matki, ale już nigdy nie będziesz musiała pracować. No. No to kurwa, przyjeżdżaj po mnie. Jeszcze dziś. Dobrze, kochanie, czekam za tobą. Dobra, dobra. Zniżkę po znajomości, co? Chcesz ze mną porozmawiać jeszcze? Tak. No to mów. Pokaż cycki! I co jeszcze? Bez lipy. Z ryja, to ty jesteś najładniejsza na grochowskim rejonie. Chyba się w tobie zakochałem. Oj, Jezus. I co jeszcze? Szukam pani od 18 do 19. Wyjazdy, sexy strój, szpilki, no i do tego klapsy. Aha, i jeszcze oral bez zabezpieczenia. Bo ja gumy nie noszę, bo to są fiuta kalosze. A może jeszcze pończochy? Nie wiem, może i tak. Przemyśl sobie, ja bym się zastanowiła. I tak, i nie, to zależy. Zależy jak leży. Jak stoi, to prawie. Nie sądzisz? Co jeszcze? Nic ci do tego, szmaciarzu. Nara. Halo? Dzień dobry. Halo? No to chciałbym mieć taki cios w łapie, żeby każdy leciał na glebę po pierwszym strzale. Zapraszam do brutalsów. Jestem no, na cyklu. Pomóc? Siła 10, nie? Dobra, zajęty jestem. Ale przypał! Do widzenia. Tak, proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. No to chciałbym mieć taki cios w łapie, żeby każdy leciał na glebę po pierwszym strzale. Naprawdę? To trzeba taki sobie kupić przyrząd, taki bokser, no nie? Tam się bije w to i wyskakują wartości liczbowe. Dobra, dobra. No, jak dla mnie to nawet dobrze się składasz, bo akurat jestem na cyklu, to alkoholu nie mogę. Jedno, góra, pięć, piwerek i fajrant. Jak mówi księga ulicy, kto ząb nad drenem procenty połącza, temu się agresor włącza. Nie chcę was pozabijać. Kurczę. Mam do czynienia z pewnym bandytą, kurna. Minczu, to może ja się do ciebie zapiszę, co? Nie wiem, może i tak. Ty, może tak zrobimy, co? Ale po co? Słucham?
Ale po co? Jak ale po co? Kiedyś na siłowni robiłem nogi pod maksymalnym obciążeniem. Jak nie widziałem, ziomek dołożył mi parę kilo. To wystarczyło, żem się zesrał. Blogi kipa. Hello, mówi Spejson. Halo. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dobra, lecimy z tematem. Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni. O Jezu, co za okrzyk. No ja będę kibicował jak pojebany. Myślę, że sporo możemy zdziałać na tym eurze. No nawet Księga Ulicy mówi w ustępie trzecim podpunkcie drugim: jak Irlandczykom skopiemy dupy, to może cudem wyjdziemy z grupy. Dobrze. No oczywiście najbardziej kibicuję Pazdanowi, Jodłowcowi, no i Kucharczykowi, bo wiadomo z jakiego klubu są. No ale za resztę też trzymam kciuki. No pewne, trzeba za wszystkich. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Ja tylko szybko chciałem wam przypomnieć o tym, że cały czas możecie wziąć udział w konkursie na 100 tysięcy subskrypcji. Wystarczy, że klikniecie w anotację, która pojawiła się teraz na ekranie i wszystkiego tam się dowiecie. No i oczywiście, jeżeli ten filmik się wam spodobał, będzie mi bardzo miło, gdy zostawicie łapkę w górę i wpadniecie na mojego fanpage'a na Facebooku. Oraz jeżeli nie chcesz przegapić żadnego z kolejnych moich odcinków, to kliknij teraz przycisk subskrybuj. Ja już się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!